Jakiś czas temu obiecałem wam, że zrobimy totalnie najgrubsze pack and play i taki odcinek dzisiaj będzie, bo jest ze mną Flash. Witam bardzo serdecznie. Najgrubsze pack and play z Mirosławem Klozem w paczce z ikoną. To jest bardzo prawdopodobne, bo ostatnio słabe recenzje ta paczka z ikoną zbiera, bo właśnie taką paczkę otworzymy i do tego na dopełnienie otworzymy paczkę 10 piłkarzy 83+. Niestety mamy spory problem i jej usunęło za szybko karty Food Fantasy z paczek, przez co najprawdopodobniej mamy jedynie karty złote plus karty Inform, dlatego cała nadzieja w paczce Icon Prime. Weź, ona ma 15% pozytywnych opinii, ale ja będę w tych 15% dzisiaj. Tylko pytanie, tak. Czy później też w parce 10 piłkarzy 83+, dostaniesz kartę bramkarza, żeby tą kartę ochronić, nie? A może dostanę kartę bramkarza w paczce z ikoną? Edwin van der Sar. W tym momencie mamy 11 piłkarzy łącznie w tych dwóch paczkach. To sprawia, że ta magia pack and play jest z nami i mamy tylko 11 kart, żeby obsadzić wszystkie pozycje, więc kto wie, może na przykład ktoś z tej paczki dostanie 3 bramkarzy, no i wtedy mamy 3 bramkarzy na pozycjach w polu. Mogę ci zrobić content i otworzyć totalnie z dupy paczkę za 184+. Ona nie będzie brana pod uwagę, ale widzisz, to może oddać. Dawaj. To będzie zwiastun tego, co dostanę w paczce z ikoną. Dobra. No i proszę bardzo, Kevin De Bruyne! Ikony z Belgii nie ma żadnej. Nie ma. Ale na przykład środkowy pomocnik o podobnym overallu może już być naprawdę fajnie. No proszę! To jest niewymienna? Aha, no tak, przecież to jest FIFA 23, zapomniałem. Zacznijmy od paczki 10 piłkarzy 83+. 83+ razy 10, tak? Dokładnie tak. Dobra. Kiedy otwieramy? Teraz. U mnie leci. Zobaczmy. U mnie też. Ale wleci tutaj. Ho, 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 ho. Okej, okay, no dobra. I consider this as a win. Możesz to interpretować na różne sposoby. Niby karta jest dobra, ale... I tu jest gigantyczne ale niestety w tym temacie. O, nie masz bramkarza! Oj, jak mi przykro! Bo, kurde, szkoda, bo ja mam dwóch, nie? I po prostu mogę ci dać jednego, jak będziesz taki grzeczny. Szkoda, że nie masz, bo no widzisz, ja mam Handanowicza jeszcze, ale no u mnie na ławce jest niestety. No właśnie, problem z tym, stary, że nie będzie na ławce, bo będzie w składzie. Jak to w składzie? Masz 11 kart, więc będziesz musiał go obstawić gdzieś w podstawowej 11. Jeśli teraz faktycznie z paczki z ikoną dostaniesz bramkarza, no to życzę ci powodzenia. Bo teraz pytanie, czy lepiej mieć samych zawodników ofensywnych bez bramkarza? Czy może jednak mieć dwóch bramkarzy na różnych pozycjach? Spokojnie, to jest FIFA 23, ja mam updating store, po czym za chwilę wywali mi pewnie serwery. Spokojnie, spokojnie. Tak jest, the store is not available. Teraz kliknę store, nie działa i teraz dopiero kliknę i teraz zadziała. Tak jest! Może na PS6 się uda. Ta paczka z ikoną może zrobić naprawdę grubą robotę. Wszyscy wiedzą, jakie karty są w środku. Dobra, come on, baby. No Mirek Kloze to nie jest na pewno. Teraz ciężko cię rozkminić, czy to jest taka totalnie chuja karta? Czy może jednak tam poleciało coś dobrego i teraz jesteś w szoku, że będziesz musiał tę kartę bronić grając bramkarzem w polu? Moi drodzy, mój skład wygląda następująco, jak widzicie, no jest wysoko, zwłaszcza na pozycji lewego obrońcy, bo tutaj naprawdę potężna osobistość, do tego nasza karta ikony. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, przede wszystkim zobaczymy, jaką kartę trafi Flash. Wojtek Szczęsny, proszę bardzo, Ashley Cole, ej kurde, Ashley Cole akurat jest spoko kartą, jakby nie było. Byle, no to rating dobry, no. No rating jest solidny. I czekaj, ja nie zrobiłem zmian. Żadnych. Czemu ja mam kamerę inną? Co jest, kurde? Kamera mi się zmieniła, ustawienia pada mi się zmieniły, co jest? Innowacyjna rzecz, że co odpalasz FIFKę, to masz totalnie świeżutkie ustawienia. Ciekawe, jak będzie Fighter Motion 3, które może 10 minut będzie ci się zmieniać, kurwa, kamera. Stary, ja tak miałem, że w trakcie meczu mi się zmieniło wszystko, naprawdę, grałem spotkanie, przeoczyłem sobie pada i nagle miałem całkowicie inną kamerę, w ogóle kamera mi się zmieniła podczas pobytu w składzie. Zmieniły się wszystkie ustawienia pada na alternatywne. Aj, śpizdu. Moi drodzy, na pewno byłoby tutaj ciekawiej walczyć jakąś kartę na Zarię World Cup. Ale Gerd Müller, Ashley Cole. Ty masz bramkarza? Mam nawet dwóch bramkarzy, jeden jest u mnie na lewej obronie. Okej. Okay. Chociaż nie wiem, czy potrzebnie ci to mówiłem o tym. Dobra. A, no proszę. Ale ja też ci powiedziałem, gdzie jest mój Handanowicz. Tak, zawaliłem się mułem i totalnie nie pamiętam tego. O proszę! Tutaj zobacz. Jest tutaj Kasper Schmeichel. Jest, 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 Kasperinio. Uj! Oj, 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 oj! Handanowicz! Tak jest, kurde byku! Ty, ja się nie zdziwię, jak bramkę jeszcze tu wciśnie jakąś z główki. Aaa, nie pojedynek... z główki, nie z główki. Nie ma opcji, jak trafisz Handanowiciem z fałsza, to w tym momencie ja wychodzę do SBC i przepalam Gerda Millera. Gerda Millera. Ciekawy zakład, ciekawy. Handanowicz! Lemar się połamał, stary chłop, jeszcze kontaktu z piłką nawet nie miała, już połamany jest. Oj, Handano! Co okay. Za kretyn. Ooooo!
wiesz co, mi się wydaje, że przewrotki mogą być kontrowersyjne w jego wykonaniu. Po prostu trzeba na zielony trafić. Mówisz? Co? Co? Wojtek, ty ręczniku! Ale stary, to siadło! No co to jest za ręcznik szczęsny? No ja pierdolę! Przecież to leciało 6 lat! Troszkę taki Ibrahimowicz. A to Müller nie jest prawonożny? On ma 4x4 chyba. Patrz, umiesz taki trik? Zajebisty, no. Nauczysz po ten? Po nagraniach? Co to jest? O, fałszykiem. O, ale kurde, pięknie szła! Karwal pięte, oj, klateczką, piękna sprawa. Handanowicz tutaj widzę na kierownicy, stary, pozycja numer 10. Bardzo ważna w tym zespole. Spokojnie, ja też umiem. Ja, wydaje mi się, że mam większe doświadczenie w tych strzałach na L2. Musisz tutaj z szacunkiem podchodzić, ty chyba nie doceniłeś mnie. Wydaje mi się, że zapomniałeś, z kim grasz, jeśli chodzi o strzały z L2. Ty już miałeś taką tutaj, mojego to są takie choroby, początek choroby chyba Alzheimera, bo wydaje mi się, że powinieneś wiedzieć, co ja w tej sytuacji robię. O! Znaczy spodziewałem. Dadić. Dawaj, wypuść go w bój. Ależ tutaj jest walka, ty tam dalej być Schmeichel. Ja go chyba tam na prawą stronę, żeby ze Schmeichelem tam się ścigał. No i nie dał. Oj. No ja pierdziele! Pięknie, Kasper! Co to było? Tylko piłkę musi wziąć następnym razem ze sobą. Handanowicz raczej się nie to i nie chce atakować. Musisz mu ten dać, biegać za plecy obrońców. Nie no, chłopie, jakby to weszło! To nie miał prawa wejść. Ktoś do mnie dzwoni? Halo? Tata, nagrywam aktualnie. Nagrywam, jadę, nagrywam. No. Cześć. Nie, ale oni się obracają. Oj, chyba nie dojdzie. Doszedł! Pro, nie! Trafił piłkę! Kurio, coś ty zrobił, chłopie? Drodzy widzowie, 1-1 po pierwszej połowie. XG mówi bardzo ładnie na temat tego, jak to spotkanie wygląda. Dam Handanowicza tam, gdzie jest Schmeichel. No, co on robi, ten dzban na tej prawej obronie, no? A! Nie, możliwe! Strzał niecelny, nie wiem, co się chodzi. Stary, jak to nie weszło? Jak to nie weszło? Skorpionem, nie? Jak to nie weszło? No ale stary, tak zajebiście szła, że masakra, więc... Ależ ustawienie w ataku! Proszę ja bardzo! Gerd Müller na powershocie, ulala! Ale co tutaj, on zrobił, ten piłka, Fernando, ty? Ta piłka teraz 200 km na godzinę poleciała. 126 km na godzinę, ale no i ten Platek tego nie broni. No nic, Handanowicz będzie chyba to ja musiał wyrównać stan rywalizacji. Ja bym go zobaczył na dziewiątce. Ty nie był spanego? Nope. Jest! 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 Handanowicz! On z prawo nożny czy lewo? Żadno. Jaki Czesiek, no. Oj. Jest! Jest! To się uda! Nie za... Jest! Wylało! Wylało! Osimhen! No to było, wiesz, to już jest gra na ten. To już jakby, no, to są takie mental game. Dokładnie. Nie, to jest... Co ten Fernando zrobił na tym środku obrony? A jeszcze przykut zrobił! Zresztą za chwilę szczęsnego nie dał na atak, a Handanowicza na bramkę. Kondycyjnie wyszłoby ci na plus na pewno, bo chłop już pewnie o wodę prosi. Co ten Fernando? Ej, no to jest faul! Czy on się na nim zawiesił? No rusz tą dupę, no patrz na niego! Jest. Oj... Diaz jest wolniejszy od Handanowicza? Jest! Ja! Dawaj, z fałsza. Handanowicz! Ale ta gra jest kurczałka z tymi fałszami. Jakby ktoś próbował kiedyś Handanowicza na prawym skrzydle, to proponowałbym go dać na lewe skrzydło. Na prawym skrzydle... To nie to.